Tomek w kinach Moje Córki Krowy Kingi Dębskiej, jest również y, dostępna książka, i tę książkę Państwu polecam, opowiada o odchodzeniu, o chorobie rodziców, o tym, że każdego z nas to czeka, że trzeba się z tym zmierzyć. I tam jest Tomek takie jedno proste zdanie, proste, jednocześnie tak potrząsające człowiekiem, jak to tak, że człowiek jest i nagle go nie ma? To niepojęte. Ty powiedziałaś, użyłaś jednego ważnego słowa: odchodzenie. To odchodzenie jest traktowane jako proces, to znaczy, że może to dotyczyć na przykład osób, które są terminalnie chore, i to trwa miesiącami, czasami nawet latami. I oczywiście nigdy nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby, żeby zmierzyć się ze śmiercią bliskiej osoby, ale pewne subtelne różnice są pomiędzy właśnie tego typu odchodzeniem, a na przykład nagłym odebraniem młodego człowieka czy, czy, czy dziecka. I. Bardzo często ludzie popełniają błędy, które polegają na tym, że mówią, wiem co czujesz, albo e, przynajmniej została ci jeszcze rodzina, albo nie wiem, masz fajne życie, albo jesteś zdrowy, zdrowa i tak dalej. Ale e, odpowiedź jest prosta, nie wiesz co ja czuję, ponieważ każdy swój krzyż dźwiga i trzeba by wejść w buty tego człowieka, przeżyć jego życie i, i wtedy dopiero można by to powiedzieć. Tomek, gdyby to próbować jakoś... Usystematyzować, jakie emocje się pojawiają na początku. Ja rozumiem, że jest szok, ale rozumiem też, że musi być jakaś wściekłość i złość na to, że coś, co jest dla ciebie najważniejsze, ktoś, kto jest dla ciebie najważniejszy, zostaje ci odebrany bez uprzedzenia. Rzeczywiście, jest to, jest to faza szoku. To ona się tak nazywa, ta pierwsza. Ona trwa od kilku godzin do, do kilku tygodni nawet. I to jest zaraz po tym, jak ta osoba odejdzie albo życie nam tę osobę odbierze i. To jest niedowierzanie, zaprzeczanie, nieuznawanie tego, protestowanie i to jest oczywiście taki automatyzm, który ma prowadzić do tego, żeby jakoś obronić się przed tym takim przejmującym cierpieniem. I to jest próba wprowadzenia siebie w takie poczucie, w odrealnienia iluzji i tego, że, że to się nie stało, bo człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z taką dramatyczną i dynamiczną zmianą, więc próbuje siebie w jakiś sposób już oszukiwać, ale to nie trwa długo, ponieważ kolejna faza to jest tak, tak zwana faza pośrednia, czyli faza dezorganizacji, która może trwać do kilku miesięcy I to jest ta faza rozpoczyna się w momencie, kiedy śmierć zostaje uznana zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie, to znaczy w pewnym sensie zaczynamy to akceptować, co nie znaczy godzić się z nim, z tym, tylko wiemy, że to zaistniało, już się z, pogodziliśmy z taką informacją, że ona do nas dociera jest taka, jaka jest, i to prowadzi do kompletnej dezorganizacji takiego człowieka. On jest rozsypany w, w każdym obszarze życia. Charakteryzuje się taką ciągłą zmiennością, ambiwalencją i przeżywaniem bardzo silnych, bardzo często sprzecznych emocji smutku, rozpaczy, osamotnienia, żalu, poczucia winy, gniewu, e, ty, roszczeń, e, ale też i wycofania się i zamknięcia się w sobie w takim sensie, również i fizycznym, takiego, takiego katatonicznego zatrzymania się w sobie. I dopiero potem, po jakiś sześciu miesiącach u niektórych, u niektórych nawet po roku, przychodzi ta faza końcowa, czyli faza rozwiązania i przemian. Ona tam są różne modele, ale mniej więcej można przyjąć, że to jest 8-9 miesięcy. I po tej ostrej fazie żałoby powoli powraca się do równowagi. Tomek, bardzo często w szpitalu lekarze, pielęgniarki proponują osobie, która traci właśnie bliską osobę, środki uspokajające co w momencie, kiedy te środki uspokajające stają się czymś niezbędnym? Czy, 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 czy warto sobie też postawić taką granicę, że muszę się tym zmierzyć? Czy to nie jest coś, co gdzieś jakby odsuwa ten ból, który i tak może nawet ze wzmożoną siłą w nas uderzy? Wiesz co, ja e, rozmawiałem jakiś czas temu z młodą 30 kobietą, która e, kilka lat temu straciła męża w e, nagle. Fantastyczne małżeństwo, wszystko było super i nagle po prostu to się stało. i i ona już dzisiaj bardzo otwarcie o tym mówi i rozmawiałem z nią i zapytałem ją o leki, ponieważ bardzo często ludzie biorą bardzo duże ilości leków. I ona właściwie wszystko to zobrazowała fantastycznie mądrze, i, i, i bardzo dojrzale powiedziała tak, że ona tych leków nie wzięła i mówi: chciałam a, zmierzyć się z potworem, bo bałam się, że po paru latach będą mnie kąsać małe psy. I rzeczywiście tak to wygląda, że są niektóre osoby, które mają zdolność do tego, żeby się z tym trudem, z tym dramatem i z tym no, niewyobrażalnym zdarzeniem zmierzyć i nie będą chcieli tego pacyfikować lekami, ale są też osoby, które sobie po prostu z tym nie poradzą. To nie znaczy, że ja stoję po jednej czy po drugiej stronie, po prostu warto się czasami zastanowić, czy nie jesteśmy w stanie jakoś sobie poradzić, ponieważ. Żałoba jest po prostu potrzebna. Ona jest takim procesem, który się uruchamia w każdych kulturach, jest wszędzie, zawsze występowała i będzie. I też sam pogrzeb jest również we wszystkich kulturach, dlatego że to symboliczne zamknięcie pewnego etapu życia też musi być zrobione. Pogrzeb jest głównie dla nas, a nie dla tych, którzy odeszli. Nie wiem, czy to jest jakiś psychologiczny, jakiś mechanizm psychologiczny, ale wiele osób mówi o tym, że zaraz po śmierci bliskiej osoby wyłącza się taki tryb zadaniowy właśnie do momentu tego pogrzebu, kiedy trzeba załatwić trumne, miejsce, no te wszystkie formalności, które są niezbędne i potem nagle człowiek. Pęka w momencie, kiedy już wraca do domu i dociera do niego to, co się stało. Rzeczywiście, no, wiesz, adrenalina potrafi człowieka przytrzymać, a poza tym właśnie ta zadaniowość, bo a, my żyjemy w takim kręgu kulturowym, właśnie, gdzie tak, a nie inaczej to wszystko wygląda i, e, i zamykanie tego, a, tego procesu poprzez pogrzeb jest e, również istotne. I wtedy, jak, jak wrócisz właśnie po tym pogrzebie do domu, to przychodzi ten najcięższy moment, bo to się po prostu stało, to zostało zamknięte i. Na przykład w Nowej Zelandii troszeczkę inaczej to wygląda, w kulturze maoryskiej, gdzie, gdzie przez trzy dni ludzie przychodzą do tak zwanej Marai, do takiego ich domu i, i tam się żegnają z tą osobą, która odeszła, ponieważ ona tam leży. U nas to wygląda inaczej. Być może z naszego punktu widzenia byłoby to trudne, ale, ale rzeczywiście tak jest, że wtedy się właśnie rozpoczyna ten najtrudniejszy okres. i to, jakie, jak się będzie przechodzić tę traumę, to, to, czy, czy, czy tę żałobę, to jeszcze na to wpływają a, trzy grupy czynników. To są czynniki sytuacyjne, czyli okoliczności śmierci, czas, dramatyzm, e, doświadczenia, jakie, jakie wtedy były. To są czynniki osobiste, czyli. Relacja, jaka była z tym człowiekiem, to czy było możliwe do przewidzenia samo odejście tego człowieka, to w jaki sposób, jaki styl przyjmuje sobie dana osoba do radzenia sobie z takimi trudnymi sytuacjami, czy, czy się już z tym kiedyś spotkała, oraz czynniki społeczne, czyli taki kontekst społeczno-kulturowy, wzorce reakcji, światopogląd a, i to na przykład jak się też funkcjonuje w danej grupie. I to wpływa na intensywność żałoby i na to, czy ta żałoba będzie przebiegać yy, Normalnie, czy też może być zniekształcone, ponieważ są e, cztery takie typy e, żałoby, które są no, taką żałobą skomplikowaną, czyli to jest żałoba chroniczna, która trwa latami. E, to jest żałoba opóźniona, która jest odroczona w czasie, albo na przykład niewspółmierna do straty, bo rzeczywiście tak czasami może być przy tej bardzo silnej pacyfikacji lekami, bo to się w końcu kiedyś odezwie, ponieważ te łzy trzeba. Wypłakać, jest żałoba uh, wyolbrzymiona, czyli taka bardzo intensywna. I która może prowadzić też do takich bardzo poważnych trudności jak depresja, lęki czy, czy sięganie po jakieś substancje psychoaktywne, no i żałoba maskowana, która po prostu jest tak, że ona gdzieś tam pod spodem się tli, ale na zewnątrz nie jest pokazywana i my możemy czasami skrzywdzić taką osobę i powiedzieć, proszę bardzo, minęły trzy miesiące, ona już sobie świetnie radzi. Nie? Ale to, że człowiek wygląda na takiego, że sobie świetnie radzi, wcale nie znaczy, że tak jest. Tomek, zajmijmy się teraz tym, co może zabijać krok po kroku tych, którzy zostają, czyli poczucie winy. Zdarza nam się czasami wypowiedzieć kilka słów za dużo, zdarza nam się z kimś rozstać w złości, bo zwyczajnie nie przypuszczamy, że nie będzie nam dane spotkanie następnego dnia i chociażby przeprosiny. Jak się uwolnić od takiego poczucia winy? Myślę, że wiele osób z czymś takim zostaje. Nawet nie tyle, że niewypowiedzianych słów tych dobrych, że jeszcze nie powiedziałam komuś, że go kochałam, że był dla mnie bliski, ale nawet Taka jakaś kłótnia, złe słowa, które gdzieś zostały powiedziane, jakaś małostkowość, coś co w tych, którzy zostają, cały czas żyje. Jak się pozbyć takiego poczucia winy, że nie zdążyłem, a powinienem. Myślę, że to w ogóle nam towarzyszy bardzo często w relacjach, które zostały przerwane, i to poczucie winy wynika też z tego, że my no nie planujemy oczywiście tego, że ten człowiek odejdzie, nie wiemy, bo czasami, jeżeli są osoby terminalnie chore, no to lekarz, który, a, który informuje i mówi: warto, że tak, warto pozałatwiać swoje sprawy, i wtedy my wszyscy mamy szansę na to, żeby, żeby to poukładać, bo tak naprawdę my układając się z drugim człowiekiem, który ma odejść, układamy się z sobą. To znaczy, godzimy się z nim, akceptujemy jego trudności, bo dzisiaj, w normalnym świecie, kiedy wszyscy żyją i nikomu nic się nie dzieje, nie bierzemy tego pod uwagę, gniewamy się na siebie. A, a ja też pamiętam taką sytuację, gdzie kobieta mi mówiła, że 20 lat żyje z tym, że pokłóciła się z ojcem, który, który nagle odszedł i nie załatwiła tej sprawy. Więc myślę, że dzisiaj, kiedy wszystko gra u nas, powinniśmy załatwiać te sprawy z, z sobą, to znaczy załatwiać je codziennie. W taki sposób, żeby starać się na siebie nie gniewać, załatwiać swoje trudności w cztery oczy, rozmawiać ze sobą i przedstawiać swoje stanowisko. Natomiast poradzenie sobie z poczuciem winy, to jest też rzecz, której nie da się załatwić od razu. Dlatego, że jeżeli jest się w pierwszej fazie żałoby, czy też w tej drugiej, to nie wszystko da się od razu załatwić, ponieważ człowiek nie jest też otwarty na to, żeby rozmawiać z terapeutą albo z innym człowiekiem. Ale co jest niezwykle istotne. To bardzo pomocne, jest, bardzo pomocne jest wsparcie społeczne, czyli wsparcie grupy rówieśniczej, przyjaciół, i teraz to, jak się zachowują ludzie, którzy są wokół tej osoby, która doznała straty, może być bardzo pomocne lub bardzo krzywdzące, ponieważ wygląda to tak ta osoba siedzi w domu i myśli sobie nie będę do nikogo dzwonić i e, obciążać e, tych ludzi swoim smutkiem. Natomiast ci, którzy są po drugiej stronie tej słuchawki mówią nie będę do niej dzwonił, nie będę do niego dzwonić, bo, bo on ma teraz swój dramat i, i nie będę mu teraz wyskakiwał, nie wiem, z pójściem do kina czy z zakupami. A właśnie o to chodzi, że to ta pomoc bieżąca jest e, niezwykle istotna, czyli zawieźć dzieci do przedszkola, a załatwić zakupy, przyjść, posiedzieć, obejrzeć jakiś film, czyli po prostu Wdrażać normalne życie w, ten, w, w, tą, w tę nienormalną sytuację. Ja pamiętam taki cykl rozmów Szymona, Hołowni, ludzi na walizkach i tam jeden z bohaterów, który stracił żonę. Młody mężczyzna też mówił właśnie o czymś takim, że najbardziej pomogli mu przyjaciele, którzy go zachotwiczali w tej codzienności, przychodzili, opowiadali o swojej pracy, im się to wydawało błah. On mówi to było coś, co mnie trzymało przy życiu. Chciałem posłuchać tego normalnego świata, zobaczyć, co się dzieje. Wiesz co, nie zawsze te osoby chcą, żeby tak bardzo być w centrum, nie? Czyli e, wo, w, spróbujmy sobie to wyobrazić. Stawiamy tę osobę na, na, na taki, na taki da taki piedestal, na taki cokół i mówimy zobaczcie, to jest osoba, która doznała straty, teraz wszyscy tutaj padnijmy przed nią na kolana. Ci ludzie chcą być na normalnym poziomie z ludźmi i mają potrzebę normalnego kontaktowania, ponieważ ich życie zostało zrujnowane, zburzone. To znaczy, że chcieliby, aby to życie powróciło do tego, do tego stanu sprzed tego zdarzenia. Tym samym, oczywiście nie da się nigdy doprowadzić do tego, żeby życie było dokładnie takie samo, jak przed odejściem. Ono, to jest człowiek wytrącony z toru, którym stabilnie i fajnie sobie jechał i teraz zaczyna się budować równolegle nowy tor. Człowiek wchodzi na ten nowy tor z trudem oczywiście i przez miesiące i lata jest to odbudowywane. Natomiast nie można zapominać o tym zdarzeniu, bo ono stanowi pomost pomiędzy jednym a drugim i jeżeli ty masz potrzebę, bo trzeba się też skupiać na swoich potrzebach, a nie tylko na potrzebach tej osoby, która doznała straty, nie mówię, żeby się nie skupiać na jej potrzebach, tylko żeby też pomyśleć o sobie. Jeżeli ty masz potrzebę przytulenia tej osoby, pojechania do niej, to lepiej pojechać i pocałować klamkę lub usłyszeć, przepraszam, nie, nie mogę z tobą rozmawiać, niż przyjąć założenie, że ona nie chce ze mną rozmawiać, on nie chce ze mną rozmawiać, bo doznał straty. To, to prawdziwy człowiek bardzo dobrze pomaga i tego, dość, tego dowodzą badania, bo te badania były prowadzone już i w 1997 roku w Polsce po powodzi, były prowadzone po, po tym dramacie w hali stoczni gdańskiej, kiedy ludzie doznawali straty, kiedy byli w, w obszarze wydarzenia traumatycznego i ich życie po prostu waliło, się na, 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 waliło ich na kolana, to Badania te pokazały, że rzeczywiście jednym z niezwykle istotnych czynników wpływających na polepszenie funkcjonowania tych ludzi była grupa rówieśnicza i co bardzo wa ważne, zbadano coś takiego, co się nazywa posttraumatycznym wzrostem. To znaczy, że te trudne doświadczenia i konfrontacja z tym dramatem oczywiście rujnuje wszystkie plany, ale ostatecznie prowadzi do tego, że Gdzieś tam znajduje się coś pożytecznego w tym wszystkim, i to jest to doświadczenie, traumy prowadzi do wzrostu odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za swoje funkcjonowanie. I okazuje się, że ludzie, którzy kogoś stracili, kogoś, kto na przykład w domu wykonywał jakieś czynności, nie wiem, płacił rachunki albo zajmował się dzieckiem, czy zajmowała dzieckiem, są w stanie nagle to przejąć i również sobie z tym radzić. Ale co jest niezwykle istotne, te osoby są w stanie bardzo dobrze rozmawiać z innymi ludźmi na tematy trudne. One mają do tego, inne podejście, bo, bo rzeczywiście są w stanie przyjąć swoją perspektywę, jeżeli widzą kogoś, kto, kto stracił i też rozumieją, że nie są w stanie do końca zrozumieć tej osoby. To jest takie trochę zaprzeczające sobie, ale rzeczywiście tak to jest i te. Zmiany, do których dochodzi, one oczywiście były badane tam po 6 miesiącach, po 13 i po 18, więc pokazały, że ona następuje. Te zmiany są w, w, głównie w trzech o, o obszarach, bo to są zmiany charakterologiczne, czyli wzrost prężności, te, te nowe umiejętności, o których wspominałem, prowadzenie rozmów na trudne tematy, wzrost empatii, wzrost otwartości, bliskości w stosunku do innych ludzi, zmiana w perspektywie oceny życiowej, czyli. Możliwość i umiejętność skupiania się na bieżącej chwili, o czym tak bardzo dużo się mówi we wszystkich nurtach kulturowych i to sprzed tysięcy lat, w tych religiach wschodu, gdzie się mówi żyj tu i teraz. To, to doświadczenie takiej straty, po jakimś czasie oczywiście, możemy powiedzieć, że to po dwóch latach, coś takiego spowoduje. Jest zmiana stylu życia i i zmiana relacji interpersonalnych, czyli polepszenie tych relacji w rodzinie, są te relacje bliższe, głębsze, jest więcej miłości, serdeczności i gotowość do udzielania wsparcia innym. Teraz bym chciała, żebyśmy się skupili może dlatego, że jestem dziennikarzem, skupili na słowach, bo one jednak bardzo dużo mają wpływ na to, jak jako ludzie się czujemy. Bardzo często mówimy. Ja całą noc nie spałam, bo cały czas o tym myślałam. I wchodzimy do takiej osoby i to straszne, no wiem, co czujesz. To są takie słowa, które mogą tylko irytować. Czy to też jest właśnie to, normalne, że reagujemy czasami złością, nawet na zachowania, które są, mm, które mają dobre intencje? Oczywiście, że tak. No to, jest, to jest jeden z bardzo często występujących elementów zarówno w tej pierwszej, jak i drugiej fazie żałoby, ale to, czego nie można robić, to jest. Paradoksalnie nie pocieszaj, nie mów wszystko będzie dobrze, bo nic nie będzie dobrze, bo tutaj się zawalił świat. Nie mów, co mają czuć, nie kwestionuj ich wartości bez względu na to, czy oni się odnoszą do Boga, czy go przeklinają, bo to jest ich, ich świat teraz tak wygląda. Nie zachęcaj do ukrywania smutku przed dziećmi, nie zachęcaj do tego, żeby nie płakali, bo płaczesz już miesiąc już wystarczy. Nie? Albo na przykład powinnaś już czuć się dobrze, czy powinieneś już czuć się dobrze. Nie ma czegoś takiego. Czyli nie mów, nie bądź smutny, wiem, co czujesz, powinnaś już czuć się lepiej, przynajmniej została ci matka, albo tatuś zasnął, już się nigdy nie obudzi, albo już powinnaś się otrząsnąć, czy, czy, czy w ogóle jedno z najgłupszych powiedzeń typu weź się w garść. To jest, to jest osobie, no, która mówi weź się w garść. Można by powiedzieć, jeżeli bolicie ząb, niech ci przestanie boleć ząb. No niech cię przestanie, no weź. No, już powinien przestać cię boleć ząb, niech ci przestanie. Więc to są, to są takie rzeczy, które rzeczywiście powodują, że, że po pierwsze ci ludzie czują się gorzej, a o ile w ogóle można też o tym mówić, ale to jest takie dolewanie do, do, do benzyny, do, do ogromnego ogniska. Po drugie, tak naprawdę ludzie nieświadomie re, rujnują swoje relacje z tą właśnie osobą, bo e, czasami wystarczy z tą osobą po prostu posiedzieć, wystarczy pomilczeć, wystarczy przyjść i zapytać, co słychać, i nawet być troszeczkę natrętnym. Oni sobie poradzą, ponieważ są e, ich e, e, obraz relacji z innymi ludźmi. Też uległ w tej chwili takiej rekonstrukcji, bo oni nie będą zabiegać teraz do każdą relację, bo ich świat się zawalił, więc nie będą mieli też takiej trudności z powiedzeniem, przepraszam cię, ale ja nie chcę teraz rozmawiać, albo chcę być teraz sam sama, czy, czy nie chcę teraz nikogo widzieć, ale mogą mieć trudność z tym, żeby zadzwonić i powiedzieć Weronika, proszę, przyjedź do mnie, bo jest mi źle. Chcę, żebyś tylko po prostu była, nawet w pokoju obok. Nie? I my... Czyli warto uprzedzić po prostu przyjechać albo zadzwonić przyjechać zadzwonić zapukać do drzwi nawet żeby pamiętasz rozmawialiśmy kiedyś o, o ludziach którzy byli dotknięci tą klątwą, klątwą mają wiemy, dziecko, tak. dziecko które potrzebuje aparatury i Mówiliśmy o tym, że najlepszą sytuacją dla tych ludzi byłoby to, żeby każdy dał im godzinę snu, żeby wziąć te, te 10 osób, które mogłyby tego dziecka pilnować i ci przez te 10 godzin mogliby sobie pospać. I to po trosze tak jest, że ta godzina spędzona przy drugim człowieku, niekoniecznie z nim, również jest istotna, ale a też musimy wziąć pod uwagę to, że ci ludzie po prostu czasami chcą być sami, ale to przed czym... Przed czym ludzie się bronią ostatecznie, czy, czy przed czym my ich też bronimy, w, pracując z nimi w taki sposób, czy, czy, czy będąc z nimi, to jest, zobacz do czego to ostatecznie prowadzi. Jest to taka minimalizacja tych, tych, tych długotrwałych i krótkotrwałych efektów traumy, czyli zapobieganie wystąpieniu zespołowi stresu pourazowego. To jest też na przykład sięganie po, po pomoc psychologiczną, jeżeli się właśnie przebywa w tego typu sytuacjach. To jest redukcja przypadków chorób i absencji i wycofania się z życia. No bo człowiek w sumie, człowiek, który jest w żałobie, jest tak naprawdę wygląda jak osoba, która jest chora, bo ma wszystko rozsypane również i fizycznie. To jest Zapobieganie, minimalizowanie problemów osobistych, małżeńskich, zawodowych, towarzyskich. To jest redukcja niepokoju dotyczącego możliwości poradzenia sobie po tej traumie i też redukcja lęków związanych z koniecznością szukania pomocy specjalistycznej, bo, bo po taką można sięgnąć. Ale też, jeżeli człowiek wie, że może sięgnąć po pomoc do innych, czy, czy do pomoc spe do specjalistów, to minimalizuje się ten dyskomfort, który wynika z tego, że spostrzega siebie jako osobę słabą psychicznie, bo my i jeżeli mamy katar albo jesteśmy chorzy, to widzimy siebie jako osobę słabą fizycznie, ale potem nagle doświadczamy czegoś takiego, że załamujemy to wszystko i godzimy się na tę chorobę, i stajemy się również słabi psychicznie. I, i człowiek, który doświadczył straty, jest chory razy tysiąc. I, I też ma takie poczucie, że sobie z tym nie radzi, że, że zaraz zwariuje, że świat już nigdy nie będzie taki sam. I rzeczywiście obraz myśli takich ludzi, po, po tego typu doświadczeniu jest taki. Myśli są to koniec, beznadzieja, to niesprawiedliwe. O co chodzi, dlaczego? Dłużej nie wytrzymam, chyba zwariuję. Musi być jakieś wyjście i chaos. O, obraz uczuć to, są, to jest złość, lęk, smutek, apatia, tęsknota, rozpacz, zwątpienie, bezsilność, osamotnienie. Nawet jeżeli jest dużo ludzi, to też czuje się osamotnienie, poczucie izolacji i ból. Intencje tych osób to skończyć z tym. Uciec, schować się, jakoś to rozwiązać, w zależności od tego, w której fazie y, żałoby się jest, znaleźć pomoc, albo na, pomoc, albo na przykład zobojętnieć, y, czy zaakceptować. Działania, które się podejmuje, to właśnie też są działania, które zmierzają do tego, żeby się wycofać, albo prosić o pomoc, czy podejmować ryzyko, albo rozmawiać z innymi ludźmi, czy tłumaczyć się, bo są też tacy, którzy się tłumaczą i wrażenia to jest spięcie, zmęczenie, bezsenność, płacz, suchość, w garle czyli wszystkie te rzeczy. Które występują też w chorobach, kołatanie serca, rozkojarzenie tiki, zaburzenie łaknienia, wolne ruchy, jakieś uściski żołądku, fale gorąca i, i, i to tak jest. Człowiek w żałobie jest po prostu człowiekiem chorym, choć jest człowiekiem zdrowym. Tomek, pomyślałam sobie też o tym, jak duży ciężar się dźwiga, kiedy umiera ktoś bliski nam i na przykład jesteśmy w rodzinie i też no, próbujemy wrócić na przykład do dzieci, do drugiego dziecka, jeżeli na przykład umiera dziecko. I staramy się też czasami tak na siłę nawet uruchomić empatię, co musi czuć mój mąż, co musi czuć moja mama, mój ojciec. A w tej książce, o której już dzisiaj wspominałam, moje córki krowy, jest takie zdanie takiego buntu, ale myślę, że bardzo potrzebnego też w pewnym momencie. Nie muszę dźwigać ciężaru bólu ojca i siostry. Mój ból mi wystarczy, boli mnie cały człowiek. Żeby też sobie odpuścić i chyba nie dokładać, że jeżeli mój ból jest zbyt duży. To nie muszę brać na plecy jeszcze tego, jak wytłumaczyć sprawę, na przykład mamie, tacie, czy, czy no, tam jest dużo postaci pewnie w dramacie, w zależności od sytuacji każdego z nas. Wiesz, Żeby to pozwolić jest... sobie na to, że, że boli mnie tak bardzo, że nie jestem w stanie myśleć, co wy o tym myślicie, jak wy to odczuwacie, nie jestem w stanie wam pomóc, muszę się zaobiekować sobą, bo inaczej zwariuję. To jest wezwanie nie tylko do osób, które przeżywają żałoby, ale też do osób, które są wokół tej właśnie osoby. To my pozwólmy tej osobie na to, żeby ona sobie na to pozwoliła. Bo jeżeli my będziemy oczekiwać, że będzie się przed nami tłumaczyć, albo będziemy próbowali w jakiś sposób zorganizować tego typu rozmowę, ją przeprowadzić, to niestety stajemy się takimi pseudoterapeutami. bo my mamy skłonność do tego, żeby ludziom pomagać, chcemy im pomagać, chcemy być dla nich y, dobrzy, bo, a, bo chcemy, żeby oni się wygadali w tym swoim trudzie, ale tak naprawdę możemy dolać tej benzyny, bo czasami jest tak, a że trzeba powiedzieć nie wiem co ja mam w tej chwili zrobić chcę z tobą być bo mam taką wewnętrzną potrzebę chciałbym cię przytulić chciałbym koło ciebie posiedzieć chciałbym coś dla ciebie zrobić bo choć nie jestem w stanie ci pomóc to jednak jestem do twojej dyspozycji być może mi się uda zobacz że Sama deklaracja tego, że można do mnie zadzwonić, albo jestem do twojej dyspozycji, ludzie dostają mnóstwo takich deklaracji, ale niewiele ludzi puka do drzwi. Nie? I to jest tak, że ty zadzwonisz, zadzwoni ktoś inny i złoży deklarację, albo napisze e, na przykład smsa, czy tam na fejsie napisze, jestem do twojej dyspozycji, jak coś, to dzwoń. Ale ci ludzie boją się dzwonić i boją się obciążać. Mi teraz nie chodzi o to, żeby tłum ludzi rzucił się do drzwi, tej osoby i stał tam i, i jedni, żeby pytali o samochód, a drudzy o odwiezienie dzieci albo cokolwiek innego. Tylko o to, żebyśmy próbowali wczuć się w, w, w sytuację tego człowieka i żebyśmy otwierali przed nim możliwości tego, żeby pomagał sobie, żeby, żeby mógł z nami rozmawiać otwarcie, żeby mógł nam powiedzieć, Wiesz co nie chce teraz z Tobą rozmawiać i żeby. Nie miał poczucia, że będzie nas w ten sposób obrażał. Bo oczywiście i tak może o tym zapomnieć, bo, bo ten trud jest taki, że, że te analizy gdzieś uciekają, ale, ale my się na to nie obrażajmy w takiej sytuacji. Jest to tam jest takie zdanie m, bardzo proste, które pada, i dla mnie myślę, że takich przyjaciół powinniśmy mieć. Zadzwoń jakby co, albo jakby nic. No właśnie, i chodźmy jakby co, i chodźmy jakby nic. My do tych ludzi, do ich drzwi i do, do, do ich życia, zapukajmy i spróbujmy. Najwyżej pocałujemy klamkę, nic się nam nie stanie. Tomek, gdyby to rozpisać, chociaż wydają mi się takie podziały trochę sztuczne. Dla kogoś, kto właśnie jest w trakcie żałoby, stracił kogoś bliskiego, żeby dać jakąś nadzieję w perspektywie czasu, po jakim czasie mniej więcej to wszystko, co jest w naszym głowie i w sercu, jest w stanie się uspokoić. To słynne powiedzenie, ludowe, czas leczy rany, też często powtarzane. Myślę, że wypowiadane w sytuacji, kiedy jesteśmy zaraz po śmierci kogoś bliskiego, też może tylko irytować i wywoływać złość. Ale czy jest, można to jakoś faktycznie przeliczyć, żeby dać komuś nadzieję, że. Jest strasznie i źle nie wyobrażam sobie, co będzie dalej, ale może faktycznie za 6 miesięcy spojrzę na to wszystko inaczej. Wiesz, rzeczywiście, e, jeżeli ktoś dzisiaj stracił kogoś e, i my mu powiemy, słuchaj, za 18 miesięcy powinno być dobrze, no. lub e, po, po, powinieneś, powinnaś wrócić na, na jakieś inne tory, takie, które są równoległe i, 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 i życie się jakoś poukłada. no To, to bym to, Ci jest, powiedziała, co to do mnie mówisz? Nie mówisz. Tak. No, to jest kwestia tego, że Rzeczywiście badania pokazują, że no tak średnio po tych, po tych 18-20 miesiącach do dwóch lat no ludzie powinni, powinni jakoś zacząć sobie radzić i nawet dochodzi u niektórych do tego tak zwanego posttraumatycznego wzrostu. Ale rzeczywiście można sobie z tym poradzić w takim sensie, że akceptuje się to, że, że człowiek odszedł, akceptuje się tę stratę i nawet niektórzy znajdują w tym w zależności od tego, w jakim systemie wartości żyją, znajdują w tym jakiś sens, bo bardzo często nie ma sensu kompletnie w tych odejściach tych ludzi, ale, ale... I to jest właśnie coś, co podcina Tomek skrzydła. Kiedy nagle umiera ktoś, nie wiem, 40-letni nie budzi się po prostu następnego dnia, nie umiem sobie wytłumaczyć takiej historii. Właśnie zaczynam wątpić w ogóle w sens jakikolwiek, więc jak tak, to sobie i... odbudować? Oczywiście nie można powiedzieć teraz, słuchaj, jest taka i taka strategia, można sobie w taki i w taki sposób poradzić. Uważam, że życie z innymi ludźmi jest niezwykle istotne. Oczywiście są też grupy wsparcia, w zależności od tego, czy się straciło nie wiem, młodego męża, czy się straciło dziecko, bo to też są inne sytuacje. To jest też tak, że na przykład można obserwować, jak dzieci się zachowują po stracie, to tego typu trudne zachowania można wyczytać z rysunków, czy na przykład z zabaw, w jaki sposób dziecko się bawi, bo, bo, bo do tego, do tego Typu zmian dochodzi, ale rzeczywiście te problemy, które się pojawiają dwa miesiące po, po zdarzeniu, są inne niż problemy sześć miesięcy po zdarzeniu, bo oczywiście poczucie bezpowrotnej utraty części siebie a nie tylko tej osoby, po sześciu miesiącach deklaruje prawie 90% osób. A to, że się nie widzi kompletnie sensu w tej śmierci, to, to prawie 70 czy ponad 70% ludzi. E, ludzie mają jakieś nieprawidłowości w pamięci, w wyobrażeniu, w zobrazowaniu tego zmarłego. E, zachowują się nawet połowa, po sześciu miesiącach połowa ludzi zachowuje się tak, jak ci zmarli. Przyjmują pewne cechy, ponieważ nie chcą też dopuścić do tego, żeby pamięć o tym człowieku, Zaginęła, ale wiesz, co jest jeszcze istotne, że na przykład otoczenie czasami próbuje tego człowieka bronić przed informacjami. Załóżmy, że stała się jakaś katastrofa typu spadł samolot, albo, albo zderzyły się pociągi, i, i otoczenie próbuje spowodować, żeby na przykład ta osoba nie szukała tych informacji w internecie, czy żeby nie, nie patrzyła na, na, na tego typu doniesienia w, na portalach internetowych, a jeżeli ma taką potrzebę i chce się z tym konfrontować, to niech to robi. Jeżeli mówi żartobliwie o śmierci, albo mówi w jakiś... E, Czarny humor, ale to tak, jest odreagowanie. Oczywiście. I bardzo często jest właśnie też tak, że na przykład zaraz po jakimś wypadku, tak jak my e, działaliśmy w Pogotowiu Górskim, to e, rozwiązywanie problemów na przykład w taki sposób, że ludzie po akcji, wiem, że przed laty tak robiono, lat temu, 20 czy 30 na przykład, Szli ratownicy na wódkę, albo tam siadali sobie przy piwie, to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że sen po alkoholu jest takim snem narkotycznym. Natomiast jeżeli się nie pije, to, to, to poprzez ten normalny sen też uwalnia się część tych emocji. I e, to jest taki banał z tym czasem, ale rzeczywiście musi to, e, ta, ta żałoba musi przejść. I w moim przekonaniu, próba stawiania tamy e, tej żałobie nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo. Ileś tych łez musi się wylać, i człowiek musi też to odżałować, i, i niektórzy też mają potrzebę tego, żeby tak mocno zamanifestować yy, yy, tę śmierć publicznie, ponieważ to, a, to też jest yy, częścią żałoby, jest również ta manifestacja taka społeczna i pokazanie ludziom, jak bardzo się cierpi. I w moim przekonaniu nie ma co tego chować i ukrywać. Tomek, a w sytuacji, kiedy widzimy osobę, która się właśnie kompletnie rozsypała po śmierci bliskiej osoby. Chcemy jej pomóc, y, takie namawianie, na przykład na wizytę u psychoterapeuty ma sens, czy po prostu to musi być decyzja, która wyjdzie od tej osoby, która zdecyduje chce lub nie? Namawianie na pewno nie ma sensu. Dlatego, że jeżeli wtoczymy taki proces i będziemy nakłaniać tę osobę, e, no, to możemy w, w, ten skutek może być odwrotny. Natomiast zasugerowanie tego, że powiedzmy, jest grupa. Która, która, jest bardzo skuteczna w, w pomocy na przykład matkom, które straciły dzieci, bo rzeczywiście w zależności od tego jakie jest kto odszedł, kiedy odszedł, komu odszedł i w jakich okolicznościach i jaki jest moment, jeżeli chodzi o fazę żałoby, to rzeczywiście niektóre działania pomagają, ale też no, trzeba przyjąć, że na to nie ma remedium. W pewnym sensie sam proces żałoby jest odpowiedzią na to, co się stało, i tego się nie da załatwić, tak jak, jak w tej chwili jesteśmy szprycowani przez telewizję, że na wszystko jest tabletka. Jeżeli się włączy, włączy się blok reklamowy, to tam są same tabletki, które dają po prostu ludziom szczęście. Niestety w niektórych sytuacjach ten trud musi być przeżyty, przepracowany i dopiero wtedy po jakimś czasie przychodzi ulga.